Nie udało się piłkarzom Kolejorza utrzymać trzeciego miejsca w tabeli T-Mobile Ekstraklasy. W ostatniej kolejce sezonu 2011-2012 Lechici tylko bezbramkowo zremisowali w Łodzi z Widzewem i wobec zwycięstwa Legii z Koroną wypadli poza podium. Mistrzem został Śląsk, który pokonał w Krakowie Wisłę. Drugie miejsce przypadło chorzowskiemu Ruchowi. Tuż po przyjeździe z Łodzi Lechici udali się na Poznański Plac Wolności. Tam podziękowali kibicom za wsparcie w zakończonym już sezonie i wraz z nimi cieszyli się z powrotu do europejskich pucharów. Trzecią z rzędu porażkę w stosunku 1-2 ponieśli piłkarze Lecha grający w młodej Ekstraklasie. Na boisku we Wronkach Lechici ulegli Widzewowi, który prowadzenie objął po strzale Serwacińskiego. Wyrównał Kapsa, ale jeszcze przed przerwą wynik meczu ustalił potężnym uderzeniem Pankowski. Tydzień treningowy przed wyjazdem na urlopy Lechici poświęcili na roztrenowanie. W zajęciach nie uczestniczyli Marcin Kamiński, Grzegorz Wojtkowiak i Rafał Murawski, którzy znaleźli się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na Euro 2012 oraz Luis Enriquez, który przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Panamy. Od poniedziałku poznaniacy będą na urlopach. W klubie spotkają się 18 czerwca. Na posezonowym pikniku w Manieczkach organizowanym przez księdza Jacka Markowskiego spotkali się piłkarze i trenerzy Kolejorza. Po dziękczynnej mszy świętej odbył się mecz pomiędzy sztabem szkoleniowym Lecha i miejscowym Orkanem, a następnie wszyscy udali się na wspólne grillowanie.